Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kuba, to jest kolejny odcinek z kariery Arsenalem Londyn w FIFA 13. Dzisiaj rozegramy sobie mecz z Queen's Park Rangers, będzie to skrót i później może jeszcze parę spotkań rozegramy, to zobaczymy. Na prawej obronie Kirklin, będę musiał podczas okienka transferowego coś kupić, prawego obrońcę. Kieran Gibbs, nie, zostanie Kieran Gibbs. Mikel Arteta, Diaby i Rafał Wolski, tutaj wprowadzimy bardziej świadczonego Santi Cazorla. Magidi, Emenike, może tym razem Aguero pojawi się na boisku i lewy skrzydłowy, czyli Christian Tejo. Jako bramkarz Łukasz Fabiański, da mu szansę. Wiecie, Queen's Park Rangers nie jest aż takim poważnym przeciwnikiem, więc niech Łukasz pokaże coś, na co go stać, gdyż podobno teraz będzie odchodził z Arsenalu. I tak, zastosuję taki dość dziwny zabieg. Magidi gra praktycznie w każdym spotkaniu, więc za niego wprowadzimy Oxlade Chamberlaina, lewego skrzydłowego, no ale powinien się sprawdzić w tej roli. Następny mecz, zagraj mecz, a ja zapraszam was na skrót najlepszych akcji i bramek. Ósma minuta meczu, podanie dostanie Oxlade Chamberlain. Biegnie, strzela niestety niecelnie. Teraz sytuacja Queen's Park Rangers, wybicie Kuklena, no i niestety dostaje piłkę teraz i strzela bramkę. Oxlade Chamberlain dostaje piłkę, bardzo ładne podanie do Santi Cazorli, Santi Cazorla wymija obrońcę, strzela, niestety niecelnie. To już kolejna sytuacja, Aguero strzela, niestety nie, zablokowany przez zawodnika, bo myślałem, że faulowany są Mikel Arteta, niestety nie, ale strzela bramkę kosztem kontuzji Aguero. Bardzo ładne podanie do Parka, Park wrzuca, no i wykorzystuje sytuację Adel Trapt. To już druga połowa, piłkę dostaje Christian Tejo, piękna ruletka, podanie do Chamberlaina, strzela, no i jest gol, remisujemy 2-2. Tylko dwie minuty później Menike podaje do Christian Tejo zbiega, uderza i strzela bramkę, prowadzimy 3-2. I tak właśnie kończy się mecz Arsenal kontra Queen's Park Rangers. Zapraszam was na kolejną część. Okej, znajdujemy się już po skrócie. Podczas tego, że Aguero doznał kontuzji, więc za niego miejsce będzie grał... O, Szamak. Damy szansę Szamakowi. Dawno nie grał, więc może teraz coś pokażę. Magili. Wycofujemy się stąd. Okej. Dalej. Z kim teraz czeka nas mecz? Oferta prowadzenia karty Szwajcarii. Kto gra w Szwajcarii? God damn it. Kto gra w Szwajcarii? A teraz czeka nas mecz z... Co to jest za... Bolton. Aha, no dobra, więc skład. Fabiański, nie wszczęsny jednak wejdzie, gdyż Fabiański parę miał okazji. Frimpong Traore. I zamiast Santi Cazorli Wolski. Rafał Wolski, który ładnie mi się tutaj rozwija. Szamak, Christian... A może teraz... Wejdzie nikt, nie Christian Tejo, tylko Kosecki. No, jest fajnie. Jest pro, jak ja to bym mówił. Zasymulujmy sobie ten mecz, nie będziemy tutaj potrzeby, żeby go rozgrywać. 4-4-2 to formacja Boltonu i wygrywamy 1-0 po bramce Traore. Coś tak słabo, no ale cóż. Kolejny mecz, kiedy będzie w ogóle zacznie się okres transferowy? Zaczyna się okres transferowy, moi drodzy. Więc od razu. Kto został? Ramsey? Tam Ramsey. Muszę być manager, ty bardzo mało gram. Nie zmieni. Dobra, Samuel, a to wystawiamy oczywiście. Ale Wolskiego będę wstawiał teraz, więc sprzedaj zawodników. Giroud wypożyczony, a Fobem, Mieci, Roberts. A, przy są wypożyczeni. Szukamy pana, który nazywa się Eto. Samuel Eto. Gdzie jesteś, Eto? Tu jesteś, Eto. Dodaj do listy, zaproponuj nowy kontrakt do listy transferowej. Dobra. I szukamy tak. Transfery, kup zawodników. Rola to będzie prawa obrońca. Pozycja prawy obrońca. Wyszukujemy. Kogo mi tu znajdzie? Na pewno Dani Alves. No właśnie. Ile mam w ogóle kasy? 6 milionów, mało. Będę musiał kogoś sprzedać.
że jakiegoś tańszego pana znajdziemy, który jest też niezły. Bakary Saina, którego sprzedałem, gra teraz tutaj. Mykon, Debushi, Kyle Walker, Glaren Johnson. Więc tak, najpierw byśmy kogoś wystawili. No, poczekamy chwilę. Czy Rafał Wolski ma jakąś cokolwiek... Dobra, muszę szybko zareagować na Wolskiego. Czy jest na Wolskiego właśnie zapotrzebowanie? Muszę przedłużyć z nim kontrakt w takim wypadku. Wolski. Zaproponuję mu jeszcze kontrakt za 15 tysięcy. Pak. Wolski jest przyszłość nasza. I tak, szybko byśmy chcieli sprzedać. Jest wypożyczony Giroud. Stały sezon. Odwołaj z wypożyczenia za 3,40 milionów. Dodaj do listy transferowej. Kogoś tutaj jest niepotrzebny. No, nie gra często Giroud, Eastfield, Martinez, Henarius. Martinez akurat też mogę wystawić. Dodaj do listy transferowej. Dobra, dalej. Barwingan też to zasymulujemy. Dobra, więc jak mówisz tak, to tak, Wolski jest gra. Tutaj wejdzie Santi Cazorla, jak sam prosił. To już zastosujemy poważny skład. No, Giroud, wróciłeś, może coś pokażesz. Może czegoś coś wyniosłeś z tego Lyonu. Oxlade Chamberlain. Możemy grać. Proszę cię zasymulować ten mecz. Jesteśmy pierwsi w tabeli, świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. 3-4-2-1, jak ofensywnie. Przegraliśmy 2-1, jeżeli taki mecz był Diaby strzeli bramkę, no cóż, czasami się przegrywa. Aguero wraca z kontuzji. Mówiłem pan co, że odpowiadają na czym wymagają, czy mogę odnowić kontrakt z klubem, dobrze. Philip Roberts, aha, dobra, wygasło jakieś wypożyczenie. Oferty transferowe, Oliver Giroud, Łukasz Fabiański, za ile chcecie za Giroud? Dokąd, do City? Muszę go sprzedać, bo inaczej będę miał problem. Dobra, zaakceptujemy tą ofertę. Łukasz Fabiański za 4 do Shivona Verona. Shivo, przepraszam bardzo, Shivo Verona. Kontroferta za 5 milionów pójdzie do was, tylko będę musiał skombinować też bramkarza. Złóż ofertę. Okej, dalej. Zawodnik sprzedany. Jest sprzedany już. Jest do przyjęcia, rozpoczął negocjacje z tym zawodnikiem. Świetnie. I tak, jak nam się transfery? Muszę kupić właśnie tego prawego obrońcę, który by nam się przydał za 9 milionów 700. Jakiś młodziak by nam się przydał. Cholera, nic są drodzy. Ja też powiedziałbym, że bardzo drodzy. Albo dobra. Przed Birmingham City, to by było już w kolejnym odcinku. Jesteśmy trzeci w tabeli, trzeba będzie coś pougrać. Po prostu, może poproszę o lokację, poproszę o fundusze. Jeszcze sezon jest o wiele lepszy. 40 milionów troszkę przesadziłem. 10 milionów bym był bardzo zadowolony. Awans do Euroligi. Awans do Pucharu Mistrzów. Puchar Europa, finał, półfinał. Dobra, postaram się, może do nich to dojdzie. A na razie tak, szukaj juniorów. Czy w ogóle ja mam jakiś scouting? Nie wiem, zatrudnię scouta, gdyż przydałoby nam się to. Najlepsi scouti. Mówiliście, że ocena wyprawa. Jakichś takich... To jest ładnie, jak mamy, jesteśmy w Anglii, tak, najmę cię, stary. Dobra, i tak, ja wam bardzo dziękuję za kolejny odcinek z kariery z Arsenalem Londyn. Trzymajcie się, cześć! Kariery z Arsenalem Londyn? Kariery Arsenalem Londyn, trzymajcie się, hej!